zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć, po świętach świeżutko z rana, w 8:30, nie tak z rana, ale po świętach. Mam nadzieję, że wszystkim spokojnie, święta, że je spędziliście spokojnie. Ja lecę do chłopaków, bo dzisiaj mamy tak naprawdę w tym przerywniku wolnego okresu od pracy, pracę. Chłopaki, wczoraj dzwoniłem do kawy, mówi, że chcą dzisiaj dach cechować, tak więc cechują dach, czyli kreskują na Jabłonkowej ten jeden. A ja się zastanawiam, co poczuć, bo dwa dni były, no umówmy się, to było trochę wyluzowanie od materiałów, od YouTube'a, od roboty i tak dalej. Było chwilę czasu, oczywiście jestem osobą, która nie potrafi siedzieć na dupie i nic nie robić, jeść tylko przy stole, co również się wydarzało przez ostatnie dwa dni, przez trzy dni właściwie, ale powiem wam, że to był też taki okres wolniejszy, że był czas, żeby się zastanowić nad tym i parę rzeczy porobić takich, na które nigdy nie było czasu. A między innymi rzeczą, którą bardzo dużą, którą rzeczą zrobiłem w tym w okresie świątecznym, jakby to nie zabrzmiało, w okresie świątecznym pracował, tak? To nie była praca, to była wielka przyjemność. Poza tym z doskoku, zresztą bez pomocy Sebastiana z firmy Neoset z Gniezna by się to nie udało. Ten chłopak wiele razy, właściwie ten facet wiele razy się był wspominany na moim kanale, bo to jest jeden z naszych widzów, który mi bardzo dużo pomógł w tym. Zresztą wrzucę wam pod tym materiałem linka, o którym sam nie wiedziałem. Znalazłem go totalnie przypadkiem wczoraj czy przedwczoraj, jak szukałem rozwiązań związanych z alarmem z dużym dotykowym panelem i okazało się, że to on. Nie chwalił się tym, ale wiem, że to on już, tak więc dogadaliśmy się. Ale do czego zmierzam? W te święta skonfigurowałem tak naprawdę, bo to wszystko było pomontowane, ale osobno. Ale skonfigurowaliśmy tak dzięki zresztą Sebastianowi, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, bez niego by się to nie udało. Ale to o tym za chwilę. Skonfigurowałem systemy zabezpieczeń we wszystkich strefach, czyli kontenery, garaż i dom. Mamy to już wszystko obcykane, jest to wszystko już zrobione tak jak być powinno, tak jak tego oczekiwałem od samego początku, bo parę miesięcy temu zadzwoniłem do Sebastiana, powiedziałem, że czas na alarm, na systemy zabezpieczeń mojego dobytku, no co by nie gadać, tak? I było z jego pytanie, co potrzebujesz i co chciałbyś, jaki chciałbyś efekt osiągnąć? Wezmę tylko kawę dla chłopaków i zaraz kontynuujemy. Powiem wam, że moje jedyne doświadczenie w związku z systemami alarmowymi, no to gdzieś liznąłem tego, ale to z lat 15 temu, tak więc potężnie się to zmieniło. Dzisiaj przy użyciu, nie mówimy o inteligentnym domie, żeby była jasność, ale przy użyciu centrali alarmowej można naprawdę sobie fajnie to wszystko skonfigurować i do swoich potrzeb dostosować niemalże każdy element, tak więc na przykład Sebastian skonfigurował mi, nawet nie wiedziałem, że centrala, którą mam zamontowaną, nawet nie wiedziałem, że dzięki niej mogę sterować roletami osobno, mogę sterować bramami, mogę sterować bramą do garażu, która już zresztą jest to wszystko spięte, mogę sterować halogenem, jednym, drugim, trzecim, piątym i tak dalej. Tak więc naprawdę, jeżeli ktoś z was ma obawy, czy sobie z tym poradzi, to namawiam do tego, żeby się do tego chłopa odezwać, bo ja wam już wytłumaczę, jak to u mnie wyglądało. U mnie te paczki były w piwnicy, leżały już kilka miesięcy, tak? Jak zobaczyłem, ile tego jest, to byłem przerażony. Mówię, ja tego w życiu nie podłączę, ale otworzyłem paczkę 1, 2, 3, 4. Wszystko w każdej paczce było przez niego opisane, gdzie, jaki kolor kabelka i tak dalej. Tak więc jeżeli się nie czujecie na siłach, możecie śmiało sobie do chłopa zadzwonić, powiedzieć, czego oczekujecie i daję wam moją gwarancję, a wiecie, że no jestem osobą, która nie poleca generalnie, bo się zbyt wiele razy na tym życiu sparzyłem, tu się nie sparzyłem i wiem, że się nie sparzę i będziecie na pewno zadowoleni z tego, jeżeli chcecie sobie takie coś zrobić zdalnie. Generalnie on wam to zrobi no zdalnie, przez internet, nie będzie u was musiał być, sami sobie to zamontujecie, a zobaczycie, jaka jest z tego wielka przyjemność. Dla mnie, dla osoby, która troszeczkę w elektronice siedziała, takiej mikroelektronice, na układach SMD pracowałem i BGA, tak więc naprawdę to była wielka przyjemność, jak to wszystko wystartowało i bez żadnego błędu, bez niczego i kurczę, i było tak jak chcę, że mogę sobie z telefonu nacisnąć, otwórz bramę w garażu, zamknij bramę w garażu, a mogę być w Brazylii w tej chwili, tak więc naprawdę zachęcam.
zachęcam do tego i też proszę nie mieć obaw przed tym. Ja miałem obawy przed tym, bo garaż od początku nie miał powstawać, garaż powstał później. Nie została tam pociągnięta instalacja taka, jak być powinna. No a okazuje się, że dzisiaj już technologia jest taka, która jest ogólnodostępna na wyciągnięcie ręki. Nie jest jakoś strasznie droga, można to zrobić bezprzewodowo i działa to znakomicie. Naprawdę namawiam do tego, jeżeli ktoś myśli o tym, o systemach monitoringu i alarmu, namawiam, żeby się odezwać do Sebastiana z Neosetu. Uważam, że powinienem o tym powiedzieć i o tym mówię. W podziękowaniu za to, w jaki sposób mi z tym wszystkim pomógł. A już siedzą jakieś dwa dwie czarne postacie na dachu. Chłopaki cechują dach. Ty tak, Wiktor, tyłem to ty nie chodź, już tak jeden chodził. Dobrze, membrana była wytrzymała. Bo by go dzisiaj nie było wśród nas pewnie. Znaczy i tak go nie ma wśród nas, no. Jak to powiedzieć? Jak po świętach? Źle. Co? Źle. Ile więcej kilo? Nie, kurde, kilo jak kilo, chłopie, a jeść nie jadłem. Czemu? Co ci się stało? Mam wulkan z tego z dołu. Grypeczka żołądkowa? Żołądkowa. A ja nie. A ja przeleżałem, obejrzałem cały pierwszy sezon Wiedźmina. Ta? A już puścili? Na Netflixie, nie? Obejrzałem cały pierwszy. A to jest ten nowy, tak? Tak. I od razu jest cały sezon dostępny? No. A się bałem, że cały pierwszy. Wiesz co ja wiem o Wiedźminie? Że to jest jakiś gość napakowany w siwych włosach złotych, srebrnych. I z mieczem lata. Tyle wiem, co to jest Wiedźmin. Nie, i o czym się zmienia. Nie mam zielonego pojęcia, co to, o czym to jest. W ogóle zero. Film jest fajny. Nie mam pojęcia, o czym to jest. Ani wiem, że na grę tylko z mieczem latał, zabijał smoki jakieś. Aha. Tyle wiem. Nie no, ja grałem całą ten sezon Wiedźmina miałem na playa. Ty, a wiecie, że mi jeszcze nie przyszedł play? Tak, był święta. I gdzie święta? Był 19, 18 zamówiony. Tak? 17. 17 wysyłka poszła. I gdzieś widzę tylko na podglądzie, że ugrzązł na, gdzieś tam na urzędzie jakimś w Łodzi. A zresztą w Łodzi był nadawany. No. Masakra. Pograłem się na święta, o człowieku. Nie, no ja ten, mówię, przeleciałem. Po trochu do garażu, wiesz. A kawa z drabiny nie dacie zategować? Co? Jogisław? Z drabiny? Tamtej strony? Czemu? Jak oprzesz? Mówiłem chłopakom, żeby dzisiaj się czasem nie spinali. To była ich decyzja, podkreślam, że chcieli to przyjechać cechować. Ale mają tylko zacechować i spadać. I jeszcze wam coś pokażemy. No, coś wam jeszcze pokażemy dzisiaj. Bo to też, kurczę, nie rozumiem tego. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem. I to bez obciążenia. Ale zresztą zobaczycie w późniejszej części filmu. Ja jadę teraz wziąć narożniki z hurtowni. Póki to pootwieram. Nie, no dzisiaj normalny dzień na dobrą sprawę. Wziąć narożniki i poobrabiam sobie dzisiaj okna i drzwi w garażu. Mały tylko przykład wam podam. Znaczy podam, pokażę tego, o czym mówiłem. Aplikacja jest zabezpieczona odciskiem palca, tak więc tutaj nie ma jakichś strasznych obaw. Chodzi oczywiście o utratę ewentualną telefonu, tak? Czyli nawiązywanie połączenia. Wiadomo sprawa, musimy mieć w telefonie internecik. Cyk. Cyk. I poszła. Czyli naprawdę można w dowolny sposób sterować wszystkimi. Akurat bramy działają na zasadzie zero-jedynkowej, chyba tak mi się wydaje, czyli otwórz, zamknij, otwórz, stop, zamknij, na tej zasadzie. Bardzo przydatna sprawa, naprawdę. Dzisiaj przy dobie tej, my tu mamy raz, dwa, trzy, w tej chwili trzy bramy, zaraz będzie czwarta, na siłowniki i rolety i parę innych dupereli, tak więc naprawdę to jest wygodna sprawa. Oczywiście dobrze to zabezpieczyć, ale Sebastian z całą pewnością wam to wszystko wytłumaczy i namawiam do tego. Celowo mu robię reklamę, żeby miał, bo bardzo fajnie, profesjonalnie, niestandardowo podchodzi do tematu. Naprawdę ma tą wiedzę i no i tyle. Tyle z mojej strony, Sebastian. Dziękuję serdecznie za tą pomoc. Powiem wam, że tu na środku dwa dni z rzędu miałem rysę. Miałem taką cieniutką rysę. Mówię, kurczę, no prawie to jest niemożliwe, no ale drewno zacząłem sobie już w ten sposób tłumaczyć, zaszpachlowałem. Na drugi dzień to samo. Kurczę, przyszedłem kolejnego dnia, wydrapałem nożem, zapomniałem, nie wiem, w tym natłoku zadań i tak dalej, w tym tempie zapomniałem wkleić flizelinę. Wkleiłem ją tylko na razówę po dwóch dniach, gdzie jest tutaj totalnie sucho.
Zobaczcie, jest w porządku, tak więc również zdarza się tak, że człowiek zapomni nieraz coś. Pokażę wam, jaki mam pomysł na obróbkę okien, bo chciałem dać dwa regipsy, ale dwa są za mało. Dam piątkę EPS-a, XPS-a styropian, czyli twardą piątkę dam tutaj, przyklejoną do tego i oczywiście przykręconą. No i będzie obrobione już później standardowo na kątownik, bo miałem dawać dwa regipsy kręcone, ale niestety tu jest odrobinę więcej niż się spodziewałem, a trzech już nie chcę dawać, bo to już będzie za dużo roboty w tym wszystkim. Cześć, to jest to, o czym mówiłem. Tu mamy gotowe, tylko zostały działówki i kominy, ale to jak tam będą skończone działówki i teraz wam pokażemy fajną sytuację, zobaczcie. Chciałem wam pokazać tu, jak to wygląda uczciwie. Z lasera pokażemy, on nie kłamie. My robimy wieniec pod laser, jak widzieliście, czyli może być różnica ewentualnie, jak jest u nas 0,5 cm, czyli tyle różnicy, to jest dużo na nasze wykonanie i to wiąże się z tym, że najczęściej beton odrobinę osiądzie, jeżeli jest tu mniej czy bardziej zawibrowany. Nieistotna sprawa, 0,5 cm. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Zobaczcie, jakie są wryte po parę centymetrów w dół. Tu już w ogóle widać. Dwa wiązary przy sobie. Spody tych wiązarów są na różnych poziomach. Wiecie, co ja myślę? Chłopaki, wystarczy, że go tu postawisz. Daj drewnianą miarę. I od dołu drewnianą miarę damy do wiązara. Kumasz? Aha. Na początek. Albo mogę wziąć ten. Poziomy dół. Łatę od niwelatora. O, jeszcze będzie lepiej. Pierw zrobimy tak, a później, ale i tak górę musimy pokazać, bo musimy pokazać górę wieńca. Ale górę wieńca możemy pokazać na miarę. Kawa, tu go trzeba postawić. Dyrektor, tu jakoś. I normalną miarę daj, kawulec. Mówisz kawie i kawa stawia. Czekaj, tak żeby było pomieszczenia widać, wszystkie trzy. Dobra, może być tu. To pierwszy tego w pion postaw. Uważaj, boss. W pion, no. No, nagle robię u ciebie, nie? Nie wiesz, co to pion? Nie wiem, co to pion. Cały ci może jeszcze tutaj jakoś dać. Nie, on się wypoziomuje. Nie, cały Łukasz, bo żeby ten. Deskę daj kawałek. Co? To daj tego, co masz, połówkę. Tego. No. Tak, żeby to się nie ten. Bardzo jestem ciekawy, czy to jest nasza wina, że zrobiliśmy źle wieniec w poziomie? Żeby się nie koliło. Nie, może baterii nie ma. Jest bateria, no było ładowane. Bo może być, że my zrobiliśmy źle wieniec w poziomie tutaj, czyli tu zrobiliśmy wieniec, do góry nam podskoczył, zamiast na dół. To by w ogóle była sytuacja bardzo ciekawa. Nie ma poziomu? Co jest, nie tak coś? Widzisz? Bateria jest cała. Kurczę, chciałem wam pokazać, a wychodzi na to, że nie pokażemy. Bo on ma w sobie baterię. Tak. On jest ładowany. Jest naładowany. 4. No właśnie. 5. Ale z jakiegoś powodu nie startuje. Nie ma, ta druga od kilka razy została. Ale coś jest z laserem, nie tego. Nie chciał wystartować za pierwszym razem, wiesz? Myślałem, że coś jest nie tego. Co jest w garażu? Co? Miara to długa, jedna drewniana. To zwykłą drewnianą. Nie, drewnianą, tylko zwykłą rosten. Nie. Zwykłą miarę taką. O tak. Teraz zobaczymy wieńce. Zobaczcie, tu, z bliska. Który to jest? Ten. Zapieram na wieniec. Zobaczcie, jest 100, nie wiem czy widać, powinno być widać. Ty, a tu widać ten laser. Nie wiem czy będzie, czy... weź tę drobinę, odsłońcie, bo zasłania się ten. Widzicie? Jest 149,5 cm około. Ale zasłaniamy laser. Jeszcze raz. Cyk. Jest na wieńcu oparta. Nie na folii, nie na płytce, tylko na wieńcu. Ty co, ja zasłaniam laser? O, 149,5. Ja zasłaniam laser, ale jak on się kręci, Łukasz? Co? On kręci się jak ten. Nie, 149,5 cm.
na tym samym wiązarze, znaczy koło wiązara, bo oni tu wyryli fest. Zobaczcie, 149,5. 149,6 nawet, czyli jest 1 mm różnicy. 1 mm różnicy jest. Idziemy dalej. Na tym samym wiązarze, na tym samym. Ten wiązar, tak? Tak. Ten wiązar. Tutaj dajemy na beton. Tu łapie, w tym miejscu. Damy kawał dalej. Zobaczcie, 149,6. Czyli mamy milimetr różnicy. Widzicie to? Nie wiem, czy to... O, tak, teraz widać, tak. 149,6. Jest milimetr różnicy. I teraz zrobimy sytuację taką. Damy do dołu wiązara miarę. Dolny pas wiązara do dołu teraz, ale to musicie mi pomóc, chłopaki. Już, Łukasz, poczekaj, może tam drabinę postawię? Nie, tutaj przyciskasz i tyle. Tu na wysokości, nie chcę, żeby tu, przytrzymaj, okej, okay. Dociśnij no. Do ściany. Mam. I zobaczcie teraz, jak jest tutaj. 149,9. Czyli wiązar jest troszeczkę uniesiony, nie ma to znaczenia. Mówimy dolny pas wiązara. 140... No. Wyłączył się. 149,9, dobra. Puść. I teraz tu jest fajna sytuacja. Nie. Wejdź na to. No tu. Trzyma. No. Kawa, żeby... Nie możesz go zniać. Musisz go do ściany docisnąć. Tak. No. 149 cm. Czyli on jest niżej. Jest centymetr różnicy praktycznie. Wiązar. Widzicie, 149 cm, jest centymetr różnicy dolny pas wiązara, czyli masz ołówek w sobie? Tu mam w kieszeni tej małej, zobacz, tu. Tu. Bo chciałbym wam pokazać tylko, jaka sytuacja jest. Jest? Musi być. Sytuacja jest taka, jeżeli tu mamy, z przekroju oczywiście, tu mamy ścianę tą, tamtą, tu mamy ścianę środkową, tu mamy ścianę ostatnią, tamtą, tu mamy wieńce. W dużym powiększeniu pokazuję, jaka jest sytuacja. W dużym powiększeniu jest taka sytuacja. Tutaj między tym poziomem a tym jest 1 cm niżej. Dlatego tu wam pokażę na tym teraz sytuację. Chodź kawa, na tym następnym. Tu jest ciekawsza jeszcze sytuacja. Tak samo robimy tu. Nie wiem, z jakiego to jest powodu. Tak więc materiały, które mamy z montażu. 148,9 cm. I tam kawulec na tym samym. Tu, na tym. Ten. Tu. I zobacz, ile on jest tu podniesiony od wieńca. Przypominam wam sytuację, jak robiliśmy. Tu jest 150, no. 150,5 cm. Dlatego później podbili tym klinem. No, gdzie? No tutaj, koło tego miejsca na kominie. A to już jest nieistotne. Tutaj doskonale widać, jaka jest sytuacja. Ale patrz, ryte. No ryte, no. A podbite klinami. Za dużo wyryte. Czyli różnica wieńca mamy w granicach milimetra, może dwóch. Czyli wieniec jest na tym samym poziomie. Zobaczcie co tu, bo to dopiero teraz będzie widać. Nie dość, że dolny pas wiązara nie zgrywa się, to jest sporo wyryte. Tutaj jest wyryte ze 2 cm około. Tu również. Nie wszędzie jest ryte. Tu jest ryte, tam jest ryte. No i dalej, w dalszej części też są ryte, tak więc... Nikt mi nie zarzuci, że to jest nasza wina. Nie. Tu jest sytuacja taka sama. Tu to już w ogóle jest wydziabane fest. Nie chce mi się wszystkiego sprawdzać. A materiały, które mamy zaraz po montażu tutaj, mamy fajnie zobrazowane z dokumentacją, to bylibyście w szoku, jeżeli ten materiał ujrzałby światło dzienne. A ja trzymam ten materiał w razie W, bo coś tam sądem mnie straszyli. Tak więc ja bardzo chętnie pójdę do sądu i po prostu coś udowodnię tak elementarnie, że będzie pozamiatane. Powiem wam, że żaden z 5 dachów nie jest złożony zgodnie z dokumentacją. Czyli ja jako prosty człowiek chciałbym, żeby było tak. Jeżeli dostajemy projekt wykonawczy, powykonawczy, no to mierzę, że od wiązara do wiązara, od osi do osi, czy też od ostatniego do ostatniego, czy też co gorsza tu. Tu w ten sposób. Czy też tutaj rozstaw wiązarów. Powiem wam, że słabo to jest. Naprawdę słabo to jest zrobione.
I tyle. To jest takie podsumowanie końca tego roku. Boję się pomyśleć, co by było, gdyby... Rozstaw tego domu jest taki, że spokojnie wiązary tego rodzaju jak tutaj, bez tej ściany nośnej, powinno być w porządku. Rozstaw tu, nie wiem, jest może ze 13 metrów, może. Z 13 metrów tylko. Boję się, co by było, jakby nie było tej ściany nośnej tutaj w środku. Myślę, żeby bardzo słaby wynik był. Ja w dalszym ciągu obstawiam, że to jest związane z tym, że one były w niewłaściwy sposób rozładowane i przetrzymywane tutaj później na placu budowy. Zbyt długo leżały pod chmurką w słabych warunkach, czyli nie były w poziomie, po prostu w pionie. Wiązary nie stały w pionie, ale tu dół nie był w poziomie, bo było na dwóch paletach i stąd taka sytuacja. Według mnie oczywiście, mogę się mylić. Mam nadzieję, że kiedyś to zweryfikuje jakiś niezależny biegły. Bardzo bym chciał. Stali widzowie pewnie pamiętają, jak robiłem test w Kaliszu, jak był dach już obciążony. Dach już, czyli tutaj jest na dachu kilkanaście ton. Dach po obciążeniu kilkunastoma tonami w centralnym punkcie, czyli w środku dachu, ugiął się o niecały milimetr. A tutaj bez obciążenia dachu przy montażu była taka sytuacja. Ciekawe, co by było po obciążeniu tego dachu tutaj kilkunastoma, nie wiem czy nie kilkudziesięcioma tonami na dobrą sprawę. Po 20 ton może być? Myślę, że nie. Kilkanaście ton na pewno. Myślę, że to by, no, słabizna by była. Jest słabizna generalnie. Jest dużo takich punktów, ale to mamy, tak jak wam powiedziałem, materiał, tylko ja widziałem go i chłopaki. Jest wiele gniazd, czy też jak się nazywają te siodła takie, co się na tym, to niektóre są na jednego gwoździa tylko zbite były. My to dobijaliśmy później, ale jest to wszystko zarejestrowane. No, to cześć. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.